Kochani moi, taką krótką historię, wiecie, ja nieraz opowiadam o tym, że zmiana zajmuje czas. Nawet nie czas, tylko że jest to podróż, która się nie kończy. I często, zwłaszcza jak człowiek wejdzie w taki rozwój osobisty czy rozwój duchowy i zaczyna pewne rzeczy odkrywać, mówiąc moim językiem, ale zaczyna pewne rzeczy zmieniać, widzieć jakieś swoje stare schematy, to rodzi się coś takiego w naszym umyśle, taka idea po prostu. Takiego szczytu, ja to nazywam, który istnieje w ogóle i na który, jak my już się, wiecie, wejdziemy i już tam będziemy, tam wylądujemy, to już nic nie zawieje i nic nami nie zachwieje. I ja sama w ogóle bardzo marzyłam o takim szczycie i tak się wdrapywałam, na niego wdrapywałam poprzez kolejną książkę, poprzez kolejną ideę, poprzez kolejny jakiś kurs. I tak cały czas myślałam, że to miejsce, takie magiczne miejsce istnieje, na które ja już tam wejdę i po prostu koniec. Ja już wszystko wiem. Ja już nigdy nie będę zła, smutna, zmęczona, a nigdy choroba mnie nie dotknie. No po prostu, wiecie, oświecenie, przebudzenie i te sprawy, nie? Cześć, kochani, witam Was w ogóle serdecznie. No i jakiś czas temu ja już tak szukałam tego szczytu, szukałam, czasem mi się wydawało, że już na nim jestem, a za chwilę kolejna jakaś dolinka, wchodziłam w dolinkę, za chwilę kolejny jakiś pagórek i tak szłam i szłam i szłam. I po pierwsze to bardzo mi się podobało, co powiedział Jay Shetty, nie wiem, czy to jest jego idea, ale u niego to słyszałam. Cześć kochani, witam Was serdecznie wszystkich. On powiedział, że jedyny moment w naszym życiu, że my byśmy chcieli po prostu, żeby to życie było takie już, prawda? I tak jak ja kiedyś myślałam, że to życie właśnie jest takim wdrapywaniem się na szczyt, jak tam dojdę, to już po prostu jest święty spokój. Tak później zdałam sobie sprawę, że przynajmniej moje życie i wielu znanych mi ludzi jest raczej takim oceanem, prawda? Na którym się po prostu tak pływa. I czasem jeszcze będzie tak i tak, i może nie tyle się da ten ocean zmanipulować, żeby on wreszcie był taką kałużą płaską, wiecie, na której nic nie, już się nie dzieje, nigdy nie wieje. Bo tak jakoś większość mojej drogi wyglądała na początku, tak w mojej głowie to myślałam, że to tak jest, że ja z tego oceanu zrobię kałużę. To teraz tak bardziej to widzę, że jest to ocean i ja mogę po prostu się nauczyć dobrze pływać, ale raczej oceanu manipulować nie będę. Ale jak będę umiała dobrze pływać i będę kochała pływać i będę stawiała się codziennie do tego pływania, to moje doświadczenie może być zupełnie inne na tym oceanie. I właśnie co Jay Shetty powiedział, to, że jedyny moment, kiedy nasze życie jest takie, to jest, kiedy popatrzymy na, wiecie, na bicie naszego serca, to moment, kiedy serce nasze bije w taki sposób, kiedy linia jest prosta, to jest ten moment, kiedy nas już tutaj nie ma. A jeżeli tutaj jesteśmy, jeżeli jesteśmy zdrowi, to nasze serce raczej jest o tak. No i życie trochę tak jest. I odkąd ja tak jakby się otworzyłam na tą ideę jakieś kilka lat temu, to już odmieniło moje życie. Najpierw byłam taka trochę rozczarowana oczywiście w umyśle, ale później sobie pomyślałam, to jest ten moment, kiedy ta idea odkrywania przyszła, o której ja tak często mówię, cześć kochani, witam Was, że jeżeli ja będę patrzyła na życie i na siebie jako ciągłe naprawianie, no to takie bycie na oceanie, czy też drapywanie się na górę, wiecie, no to jest męczarnia wtedy, prawda? No bo jak ja mam ciągle pływać o tak i poprzez te pływanie ciągle siebie naprawiać, no to ja się ciągle będę męczyć. Ale jak ja popatrzę na życie jako na ciągłe odkrywanie, no i po pierwsze, jak ja będę się ciągle naprawiać, to ja będę tylko czekała tego końca, kiedy to się skończy, prawda? No bo jak ja będę patrzyła na siebie i na życie jako ciągła walka i ciągłe naprawianie i w dodatku ocean, który się nie kończy, no to ja będę chciała, żeby on się skończył, tak? Bo już jestem zmęczona tym naprawianiem. Ale jak ja popatrzę na życie jako na ciągłe odkrywanie i na siebie jako na istnienie, na potencjał, który jest nieskończony i ciągle zmienny, i tam jest ciągle coś do odkrycia, no to ja już nie będę tak bardzo chciała, żeby ta droga się skończyła tak szybko, tak? Bo ja nie będę już tak bardzo się męczyć. Ja wiem, że to brzmi prosto w słowie, a w teorii czasem jest trudne, bo ocean czasem potrafi być bardzo wzburzony i czasem naprawdę bolą nas ręce od tego pływania i chcemy się położyć i nic nie robić. A czasem nawet mamy takie dni, gdzie chcielibyśmy po prostu puścić się w ten ocean i utonąć, bo już jesteśmy tacy zmęczeni, tak? Ale to mnie sprowadza, wiecie, do tej takiej idei, do tego umysłu, który tak bardzo pragnie tego szczytu i tak by chciał po prostu, żeby ta droga się skończyła i wiecie, żeby ta stała nastała, prawda? I kilka dni temu słuchałam wywiadu z Michelle Obama, która napisała książkę niedawno i tytuł tej książki jest Becoming.
I to był wywiad z Oprah i Oprah się jej zapytała, skąd taki tytuł? Czy to jest jakiś przemyślany tytuł? Dlaczego taki tytuł? No i Michelle powiedziała, że tak, że ona bardzo długo myślała o tym tytule, miała kilka różnych tytułów, ale ten dla niej znaczy bardzo wiele. Dlatego, że jak ona patrzyła na... Jak ona była mała, to bardzo ją denerwowało takie pytanie, kim chcesz być, kim chcesz się stać, kiedy dorośniesz? I ona mówi, że to pytanie ją denerwowało, bo to jest częste pytanie, jak jesteś dzieckiem, i ona mówi, że ją to denerwowało, dlatego że to tak jakby sugerowało, że ona jest nikim, kiedy jest niedorosła i dopiero będzie kimś i stanie się kimś, kiedy będzie dorosła, że ona musi czekać do dorosłości, żeby być kimś. A ona tak bardzo czuła się już kimś każdego dnia i nie potrzebowała dorosnąć, żeby kimś być. I to mi się bardzo podobało, ta piękna taka idea patrzenia właśnie na to, że czasem my naprawdę patrzymy na ten moment, kiedy coś się wydarzy, kiedy coś się zadzieje i wtedy my będziemy kimś, czymś, tam będziemy szukać tej wartości. I ona powiedziała, że to właśnie, że ona tego w ogóle konceptu nie rozumiała, nigdy tak życia nie widziała i nawet nie widziała takiego czegoś, że przychodzi w życiu taki moment, kiedy dorastasz i jesteś kimś i to już jest niezmienne i to ciebie definiuje. Bo becoming, jakbyśmy mieli to przetłumaczyć, to jest tak jakby stawanie się, tak? To jest taki czas niedokonany. Nie ja jestem, nie ja stałem się, czy stałam się, tylko ja staję się, ja ciągle czymś się staję. I'm becoming, tak? To jest ten niedokonany jakby czas. I to jest taka piękna idea, bo ona mówi, że ona nigdy nie widziała tego, że my dorastamy nagle i cokolwiek tam robimy, tak? To już jest to i my jesteśmy tym i to jest niezmienne już na zawsze. Ona mówi, i gdyby nawet tak było, to by było bardzo, bardzo smutne. A piękno tego życia jest właśnie takie, że my ciągle czymś się stajemy. Ciągle ewoluujemy każdego dnia i jesteśmy o krok kimś innym. I to jest takie piękne, bo ona w tej idei się tak pięknie rozgościła. Ja też już od kilku lat uczę się w tej idei rozgaszczać poprzez tą ideę właśnie odkrywania, że my nie jesteśmy stali, że my jesteśmy ciągle zmienni, że my jesteśmy plastyczni. Wiemy, że nawet nasz mózg jest plastyczny, prawda? Wiemy to z neuronauki, że naprawdę możemy zmienić kształt naszego mózgu. Wiemy, że nasze ciało cały czas się zmienia, nawet teraz, jak tu siedzimy. Nie jesteśmy tą samą osobą, która zaczęła oglądać ten live, ale czasem tak trudno nam to zaakceptować i czasem tak bardzo byśmy chcieli się zastać właśnie w jakimś takim bezpiecznym miejscu, myśląc i wierząc, że te zastanie, że ten szczyt, że ta prosta linia, że ta kałuża będzie bezpieczna, prawda? A tak naprawdę, nie wiem nawet kto to mądry powiedział, te znane zdanie, że jedyna stała to ciągła zmiana. Więc teraz pierwszy krok to byłoby naprawdę rozgościć się i zaakceptować tą piękną ideę, że my jesteśmy ciągle zmienni, że my ciągle się stajemy, że my ciągle becoming. Czymś, tak? Że my ciągle ewoluujemy, że tam jest zawsze coś do odkrycia, że my jesteśmy ruchomi. To jest takie trudne trochę dla naszego umysłu, ale to jest tak, jak Michelle powiedziała, że gdyby nagle przyszedł taki moment, że my jesteśmy czymś i to już jest koniec i nie możemy z tego czegoś się ruszyć, to by było wręcz takie smutne. Ale myślę, że często nam trudno się rozgościć w tej idei tego ciągłego ruchu, dlatego że my jeszcze bardzo się z tym życiem szarpiemy i bardzo siebie naprawiamy i bardzo naprawiamy wszystko dookoła nas, co mamy swoje powody oczywiście, bo życie nam się przydarzyło i życie bywa, jak to Joseph Campbell powiedział, piękną operą, ale często okrutną, więc w życiu wiele nam się trudnych rzeczy przydarzyło, więc ciężko no, nie szarpać się z nim. Taki jeszcze jest w nas nawyk. Ale jakbyśmy podeszli do tego życia, jak ja już to mówię tyle razy i mówić będę, jako do odkrywania i podeszli do siebie jako do odkrywania, że tam będzie ta robota do zrobienia, że tam będzie zmiana, że tam będą rzeczy, które będziemy chcieli zmienić, ale jak popatrzymy na siebie jako po pierwsze na cud, który chcemy cały czas odkrywać i odłupywać rzeczy, które są może nam już niepotrzebne, i jak popatrzymy na życie właśnie jako na takie ciągłe stawanie się czymś, to naprawdę ta podróż, wiecie, będzie zupełnie inna. Jak zaakceptujemy ten fakt, że wszystko w życiu łącznie z nami jest ruchome i w tej ruchomości jest piękno. Jest piękno, że możemy się stawać cały czas kimś i czymś pięknym i w tym stawaniu możemy się odkrywać, a nie naprawiać. No to naprawdę myślę, że ta podróż zwana życiem może być przyjemną podróżą. I ja wiem, że to może brzmieć w słowach prosto, ale czasem w praktyce to nie jest łatwe, żeby wstawać każdego dnia
i patrzeć na życie i na siebie jako na cud, bo czasem naprawdę ta fala jest wysoka i czasem naprawdę człowiek by chciał z nią powalczyć albo w ogóle puścić ręce i wiecie, się po prostu dryfować i nie robić nic. Ale może jakby jak przypomnimy sobie, że my jesteśmy tym pięknym cudem i możemy tutaj siebie odkrywać i te nasze odkrywanie nigdy się nie kończy, bo ten nasz potencjał jest taki piękny, wielki, głęboki, że tam zawsze jest coś w nas do odkrycia, kochani, no to to naprawdę może być piękna przygoda i wtedy może nie będziemy już tak bardzo chcieli dotrzeć do szczytu, a może będziemy bardziej chcieli nauczyć się pływać i uczyć się dryfować i pływać po tym oceanie z miłością i z chęcią odkrywania. I nawet jak czasem przyjdzie ta trudna fala, to my będziemy tak dobrymi pływakami, że my po prostu się ponad nią wzniesiemy, bo będziemy wiedzieli, że za chwilę po prostu i tak będzie spadek i odpoczniemy. No bo taka jest tutaj impreza na planecie Ziemia i takie życie, kochani. Więc to tak króciutko wpadam tutaj do Was, tylko przypomnieć Wam o tym becoming, o tym stawaniu się, o tym ciągłym odkrywaniu, o tym, że, no, że życie jest taką kałużą dopiero jak nas tutaj nie ma, a dopóki tu jesteśmy, no to jeszcze jest to takie bicie serca, taka natura tej planety, taka natura naszego istnienia, ciągły ruch. Ale możemy się naprawdę nauczyć pływać, kochani. Mamy mnóstwo narzędzi, mamy cudowną moc bycia tutaj i naprawdę jesteśmy całkiem dobrymi pływakami. A już jak sobie przypomnimy, że możemy ten ocean odkrywać i siebie w tym oceanie, a nie naprawiać, no to całkiem przyjemne to może być tutaj, powiem Wam, pływanie i surfowanie. Więc to tyle, kochani moi. A no i jeszcze przypomnę Wam, że jeżeli ktoś jest z Warszawy, to w piątki mamy spotkania w całym tym miesiącu. W sumie zaczyna się to w listopadzie, trwa przez grudzień. Każdy piątek od 18 do 19.30 w Cud Grochów. Jeżeli ktoś jest z Warszawy, będą spotkania na żywo, za darmo, ze mną. I ktoś, kto chce przyjść, to po prostu może przyjść i pobyć razem. Trochę pomedytować, trochę pobyć, trochę porozmawiać, trochę popływać i podkrywać, kochani. Więc no to tyle. Taka przypominajka dzisiaj. Cudownego dnia Wam życzę, kochani. I do następnego. Buziaczki. No i cudownego odkrywania i pływania, kochani.